Cześć, siemanko, z tej strony pan Wojtek, witam was w kolejnym filmie z Pokémon Go na moim kanale. A więc ten event Adventure Week, który mieliśmy już rok temu, który dotyczył właśnie Pokémonów kamiennych, wszedł dosłownie wczoraj o godzinie 22. No i co ze sobą przyniósł? No, Niantic po prostu oszalał. No, moim zdaniem po prostu w Niantic oszaleli. Jest 10 razy exp za zakręcenie Pokestopem po raz pierwszy. Ponadto 5 nowych Pokémonów Shiny, nowe Pokémony na rajdach, głównie właśnie kamienne, czterokrotnie szybsze wychodzenie Candy na Buddy i jeszcze więcej, o czym powiem wam już dokładnie na filmie. Zanim jednak zaczniemy nazwać jednego z moich Pokémonów nikiem kogoś z komentarzy, przypominam, że wybrał wasz komentarz, musicie mieć mój film ostatni polubiony, czyli ten film musicie mieć polubiony, czyli musicie zostawić łapeczkę w górę oraz subskrybować mój kanał, no i mieć to u siebie na kanale widoczne. Czyli jeśli wejdę na wasz kanał po waszym komentarzu i no muszę widzieć, że rzeczywiście macie ten film w swoich polubionych oraz że subskrybujecie mój kanał, czyli pamiętajcie, musicie mieć swoje suby oraz łapki w górę widoczne pod filmami na kanale. No i musicie to mieć zostawione, bo znowu wiele osób nie zostawia łapki w górę, albo nie subskrybuje kanału, a pisze komentarz o nazwanie Pokemona, a no nie wiem, czy w ten sposób chcecie, nie wiem, czy zapominacie o tej łapce, czy na przykład po prostu myślicie, że tego nie sprawdzą, no ja to sprawdzam. Więc jeśli ktoś naprawdę chce, żebym jakiegoś Pokemona w kolejnym filmie nazwał właśnie waszym nickiem, to łapeczka, subskrypcja, dajcie znać w komentarzu, jaki Pokemon, jakim nickiem, no i maksymalnie 12 znaków, a dzisiaj wybrałem komentarz Fuxiora, nazwisz Tyranitara moim nickiem. Także już wybieram swojego tutaj przygotowanego Tyranitara. Dobra, i nazywam go nickiem Fuxior. Fuxior. Okej. No a jak ktoś z was chce, żebym jakiegoś Pokemona przez was wybranego nazwał w kolejnym filmie właśnie waszym nickiem lub przez was wymyślonym, to łapeczka, sub. Dajcie znać w komentarzu, jaki Pokemon, jakim nickiem. No i pamiętajcie, suby i łapki widoczne. Przy okazji zapraszam też na moje transmisje na żywo, gdzie będę łapał widzą Pokemony dalej. Szukał Shiny Hoa, innych Shiny Pokemonów. Można tam wybrać karty Pokemon, konta grze 30 level. Także zapraszam bardzo serdecznie, bo łapię tam widzą rzadkie Pokemony, czy tak jak już mówiłem wcześniej, wykonuję rajdy. Takie live odbywają się codziennie, koło godziny 21 mniej więcej, także zapraszam bardzo serdecznie. Trwają mniej więcej do 12, także zasubskrybuj kanał, żeby na pewno nie przegapić i zostaw dzwoneczek. A teraz już nie przedłużam i zapraszam was na materiał. Ok, a więc tu mamy najnowszy news na Pokémon Go Hubie odnośnie właśnie tego eventu Adventure Week. No i tak, tu mamy nasze nowe Pokémony Shiny, czyli wersje, które możemy złapać. Mamy tak, Aerodactyla Shiny, Omanyte'a i Kabuto. No i oczywiście jak jest Omanyte i Kabuto, to też jest Omastar i Kabutops. Kabutops wygląda też mniej więcej w ten sposób, też jest taki właśnie zielonkawy. A Omastar praktycznie tak samo jak Omanyte też ma po prostu tak, no to swoje ślimacze, ciałko też ma takie właśnie fioletowe. No i tu mamy taki ładny opisik, takie zdjęcie fajne, opisany cały Adventure Week. Jak widzicie, tu mamy te wersje Shiny, Kabutopsa oraz Omastara, tak właśnie one wyglądają. Kabutops troszeczkę jest taki jaśniejszy niż Kabuto. No i tak, od maja 24 do 5 czerwca, tak? Zwiększony spawn Pokémonów kamiennych, 1/4 na Buddy do Candy. To z tym są jakieś tam problemy, ale myślę, że to powinno jakoś tam działać już od dzisiaj spokojnie. Bonusowy exp zakręcenie gymami lub pokestopami. No i to wygląda w ten sposób, że exp za zwykłego pokestopa jest podwójny. Czyli jak normalnie otrzymywaliśmy 50 expa za pokestopa normalne przekręcenie, to teraz będziemy otrzymać 100 takich punktów doświadczenia. No i dalej mamy 10 razy bonus exp for spinning new gyms and pokestops. Czyli 10 razy, to jest ta rzecz, która no, jest bardzo kontrowersyjna w tym evencie. Wiele osób się z tym nie zgadza, że tak to jest wprowadzone. 10 razy exp za nowe gymy i pokestopy. Co to znaczy? Jak wiecie, jeśli chodzi o kręcenie pokestopem, to dostajemy 50 expa z reguły, tam czasami 100. Zależy, czy tam któryś tam z kolei, to wtedy 100 expa i troszeczkę więcej przedmiotów, ale 50 dostajemy z reguły. No i jeśli to jest ten pierwszy, to dostajemy 200 bonusowego expa, tak? Czyli 250 expa na expach, na eventach razy 2x, to było 500 expa za zakręcenie nowym pokestopem, którym jeszcze nie kręciliśmy, czyli takim pokestopem z aureolką taką, tak? No i ten bonus właśnie zwykle wynosił 200 expa. I tutaj został zwiększony 10-krotnie, czyli teraz wynosi 2000. Ponadto mamy 2 razy exp zakręcenia zwykłym pokestopem, czyli za zakręcenie pokestopem, którym kręcimy pierwszy raz, dostajemy nie 50 tego standardowego, tylko już 100 expa,
oraz nie 200 bonusowego, tylko 2000, bo jest to 10 razy więcej, czyli 2100 punktów doświadczenia. Na początku myślałem, że to jest jakiś błąd, ale nie, to właśnie w ten sposób wygląda, czyli jest rzeczywiście prawda odnośnie tego bonusowego expa z zakręcenie pierwszym pokestopem czy gymem, rzeczywiście jest to 10 razy więcej. Jak to się ma w praktyce? W praktyce się ma to w ten sposób, że z Lucky Agent zdobędziemy 4200 punktów doświadczenia za zakręcenie jednym głupim pokestopem. I jeśli na przykład teraz weźmiemy tego gracza, który pojedzie sobie do nowego miasta, na przykład jakiegoś większego miasta, gdzie jeszcze nie kręcił w ogóle pokestopami, to jest w stanie w jeden dzień na Lucky Eggach nabić sobie mnóstwo tysięcy, czy nawet jakieś tam milionowe liczby punktów doświadczenia. To jest prędkość niesamowita po prostu, no bo wiadomo, jak szybko można kręcić kolejnym pokestopem, prawda? Wyobraźcie sobie, że na przykład ktoś, nie wiem, też na GoPlusie może sobie przyjechać przez jakieś miasto, gdzie wcześniej nie kręcił pokestopami i też sobie po prostu tylko klikać. Tam są jakieś tam opóźnienia na tym, ale oczywiście też to będzie bardzo szybko przynosiło kolejne punkty doświadczenia. Więc wydaje mi się, troszeczkę to jest przegięcie. Tym bardziej, jeśli spojrzymy pod właśnie względem spooferów, czyli graczy, którzy grają po prostu na fake GPS-ie, tak? Wyobraźcie sobie, że osoba sobie poleci do jakiegoś miasta czy innego kraju, gdzie jeszcze nigdy nie grał, a tam jest tych pokestopów pewnie z reguły, jak wybierze takie miejsce, gdzie jest tych pokestopów mnóstwo, no i będzie w stanie w jedną noc na przykład wbić sobie kilka leveli bez żadnych problemów, prawda? Czy nawet milion expa, czy parę milionów expa. No bo nawet jeśli nie będziesz miał Lucky'ego odpalonego, no to 100 pokestopów to już jest ponad 200 tysięcy expa, dokładnie 210 tysięcy expa. To jest bardzo, bardzo dużo. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo kontrowersyjny pomysł i zobaczymy, czy jeszcze ta opcja będzie dostępna, nawet kiedy ten film opublikuję, bo być może Niantic się z tego wycofa, jeśli zobaczy, jak szybko osoby rzeczywiście zdobywają swoje punkty doświadczenia. Na przykład na transmisji na żywo zakręciłem mojemu donatorowi 30 pokestopów na Lucky Eggu w ciągu niespełna 6 minut. Niespełna 6 minut mi to zajęło i wcale jakoś bardzo się nie spieszyłem. I w ten sposób 30 razy 4200 daje nam 126 tysięcy punktów doświadczenia w niecałe 6 minut na jednym Lucky'ego. Więc tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić jakieś pół miliona expa na jednym Lucky'ego. Jeśli oczywiście to jest jakiś tam spoofer, który w miarę szybko tymi gymami jest w stanie kręcić, jest w stanie się w miarę szybko przemieszczać pomiędzy kolejnym pokestopem czy gymem, prawda? No to spokojnie pół miliona expa na jednym Lucky'ego. Wyobraźcie sobie to jest po prostu kosmos. Porównując to do jakichś nawet eventów raz dwa exp, gdzie za ewolucję masowe Pokémonów dostawaliśmy po 150 tysięcy punktów doświadczenia, 160 czasami, to i tak jest przepaść, prawda? Więc osoby, które na przykład wcześniej już wbiły sobie 40 poziom i zrobiły to w sposób taki standardowy, mozolny, powolny, teraz mogą mieć do Niantic jakieś tam pretensje, prawda, że czemu teraz tak bardzo ułatwiają oni zdobywanie tych punktów doświadczenia. Być może jakiś to ma być handicap, który da osobom, które mało grają w Pokémon GO, szansę właśnie na nadgonienie tych innych, starszych graczy w poziomie doświadczenia czy w levelach. No bo też ten level maksymalny ma się zwiększać niedługo. No ale przecież to w żaden sposób nie pomoże osobom mieszkającym na wsiach czy w małych miejscowościach, ponieważ to będzie dotyczyło tylko osób, które mieszkają w dużych miejscowościach lub które mają możliwość podróżowania do większych miast i na przykład wybiorą sobie dzielnicę, gdzie jeszcze nie grali w Pokémon GO na przykład i tam będą sobie kręcić tymi nowymi pokestopami czy gymami. Więc takie osoby na wsiach, które mają parę pokestopów, parę gymów i na przykład czy nawet jeden gym, czy dwa gymy, kilka pokestopów, to już tymi pokestopami kręcili. I to im nic nie pomoże. Co prawda będą mieli dwa razy exp za kręcenie pokestopem zamiast 50 to 100 expa, prawda? Ale gdzie jest to 2000 expa bonusowego? No właśnie nie ma. Czyli znowu to jest event tak naprawdę, czy tak naprawdę opcja zdobycia ogromnej liczby punktów doświadczenia tylko dla osób, które mieszkają w dużych miastach i na przykład nie przekręcili jeszcze wszystkich tych pokestopów, bo takie na przykład duże, na przykład nie wiem, jak miasto jak Warszawa, które ma sporo tych dzielnic, no to na przykład jest mnóstwo graczy pewnie, którzy na przykład nie grali w każdej dzielnicy Warszawy i mogą właśnie się skierować właśnie do tych miejsc, gdzie jeszcze nie grali, by pokręcić tymi pierwszymi pokestopami i nawet nie muszą tak naprawdę gdzieś tam daleko jechać, tylko jakieś tam, nie wiem, dwie przesiadki tramwajem, czy jedna przesiadka, czy nawet metrem. Nie ma żadnego problemu, więc wydaje mi się, że znowu troszeczkę słaby pomysł ze strony Niantic. Oczywiście, nie da się ukryć, że ja, jeśli patrząc z perspektywy mojego konta, powinienem się bardzo, bardzo cieszyć. Dlaczego? Ponieważ ja jeżdżę do Warszawy bardzo regularnie, nawet
kilka razy w tygodniu. I nie mam żadnego problemu z tym, żeby sobie znaleźć nowe gymy czy pokestopy, którymi nie kręciłem, ponieważ jest mnóstwo jeszcze obszarów w Warszawie, gdzie w Pokémon Go nie grałem, gdzie tymi pokestopami nie kręciłem, więc myślę, że podczas tego eventu będę chciał może nawet wbić jakiś 39 poziom. W tym momencie mam 37 i tam pół z haczykiem. No to wyobraźcie sobie wbić w tydzień z tego poziomu na 39. Taki mam zamiar, zobaczymy, czy mi się to uda. Pewnie będę was o tym informować na bieżąco na streamach. No kolejna sprawa to kamienne Pokémony, które teraz występują na rajdach. Często nawet Shackle chyba był widoczny, Omanyte też na rajdzie, widziałem Omanyte'a, Arodak tyle na rajdach oczywiście, no bo wersja Shiny tego Pokémona, a nie występują zbyt często na evencie, przynajmniej nie widziałem ich dużo. Jest dużo Aronów, jest dużo Omanyte'ów oczywiście, Kabuto, ale Arodak tyle nie widziałem na razie żadnego. No i to właściwie tyle, jeśli chodzi o ten event. Najważniejsza to jest rzecz właśnie ta, że 10 razy EXP, czyli te bonusowe 2000 punktów doświadczenia z Lucky Gen, 4000 za jeden Pokestop, plus te 200 tego bazowego, też zwiększone razy 2, po prostu kosmos, no bo naprawdę to jest w kilka minut to jest 100 000 punktów doświadczenia, to naprawdę praktycznie się rajdów nie opłaca w tym momencie robić, prawda? A też opcja rajdów i opcja zdobywania punktów doświadczenia właśnie na rajdach też była taką troszeczkę sprawą kontrowersyjną, bo za dużo byliśmy w stanie tych punktów expa zdobyć w jakimś tam czasie, przez to, że na przykład, nie wiem, Lucky Egg i 3 rajdy, prawda? I już w ciągu pół godziny to były czasami liczby, no właśnie, nawet 120 tysięcy expa, jeśli exp był raz dwa za rajdy czy coś. Teraz też mam jakiś tam bonusowy exp za rajdy, więc też może warto będzie korzystać z jakichś tam właśnie możliwości wykonywania rajdów. Widziałem, że za Hoa na rajdach mamy 17 tysięcy expa, czyli z Lucky Eggiem to jest 34 tysiące expa. No nie jest to razy dwa, ale prawie. Więc wydaje mi się, że nie tylko opłaca się kręcić pokestopami, ale rajdy też jeszcze gdzieś tam się będzie opłacało robić. Tym bardziej, że mamy teraz Shiny już na rajdach nie tylko Hoa z tych nowych, ale także Aerodactyla i prawdopodobnie 5 czerwca Aerodactyl z tych rajdów zniknie, więc nasza szansa na Shiny też, także też pewnie będę chciał się na tym Pokémonie na rajdach skupić. No i co, to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, bo jak widzicie, no jest dużo plusów, jest dużo minusów tego, jak to jest teraz zrobione. No bo tak jak mówiłem, no spuferzy są w stanie z tego eventu wyciągnąć absolutny maksimum, a osoby, które mieszkają na wsiach czy w mniejszych miastach, tak naprawdę nie dostaną zbyt dużo tego bonusowego expa, podejrzewam. Także no raczej Niantic nie działa w ten sposób, który powinien. No i moim zdaniem naprawdę w tej sprawie to po prostu jest istne szaleństwo. Spokojnie 3 razy exp za takiego nowego Pokestopa by wystarczył, ale 10 razy... Powiem wam, że jak widziałem notkę na Pokémon Go Live, tą pierwszą, gdzie właśnie było napisane, że do 10 razy więcej expa, nie chciałem w to wierzyć. Myślałem, że może chodzi o to, że właśnie za zwykły Pokestop jest 50, czyli będziemy mogli nawet zdobyć 500, jeśli to będzie ten Pokestop pierwszy, prawda? Czyli po prostu 2 razy exp za kręcenie Pokestopami nowymi. Nie. To jest rzeczywiście 10 razy ten bonus expa, te 200. Jest podniesione do 2000 dodatkowego expa za jednego Pokestopa, którego jeszcze wcześniej nie odwiedziliśmy, którym nie zakręciliśmy, lub Gyma, którego dyskiem też nie zakręciliśmy, z którego medalu jeszcze nie otrzymaliśmy. No i przypominam raz jeszcze, jeśli ktoś chce, żebym jakiegoś Pokemona w kolejnym filmie nazwał waszym nickiem, to łapeczka, subskrypcja, dajcie znać w komentarzu, jaki Pokemon, jakim nickiem. No i przypominam, żebyście te suby i łapki mieli u siebie widoczne. No i nazywam naprawdę osobom Pokemony tylko swoim widzom, czyli takim, którzy stawiają łapki w górę pod moimi filmami oraz subskrybują mój kanał. Także jeśli tego nie robisz, no to nie masz szans na nazwanie Pokemona w kolejnym filmie. Także pamiętajcie o łapeczkach w górę. Zapraszam jeszcze raz na moje transmisje na żywo. Dzisiaj kolejna, pewnie koło godziny 21, może troszeczkę wcześniej mi się uda odpalić. Łapię tam, widzą Pokémony, robię rajdy, będę też wam pewnie kręcił Pokestopami na tych lakierach, jak będziecie chcieli, tymi oczywiście nowymi. Jeśli chcecie wygrać karty Pokémon lub konto w grze 30 level, można zupełnie za darmo, trzeba tylko właśnie być moim widzem, czyli subskrybować kanał, tam polubić fanpage i dołączyć do mojej grupy na Facebooku. Wszystko macie w opisie, fanpage i grupę. A teraz już żegnam się z wami, do następnego razu, mam nadzieję, że do live'a. Na razie, cześć!